Jarosław Kociszewski, jestem w wiosce Kłaszra w północnym Libanie. Dużą część mieszkańców wioski w tej chwili stanowią uchodźcy z Syrii. Do Syrii stąd jest może 5 kilometrów. Ludzie mieszkają w budynkach takich jak ten. Niedokończony budynek, na parterze 4 garaże. W każdym garażu mieszka rodzina. To jest dom, mieszkanie Ibrahima i rodziny z Homs, położonym może o 40 km stąd. W tym miejscu mieszka 5 osób od 4 lat. Nie mają pracy, albo od czasu do czasu mają pracę dorywczą. W utrzymaniu domu pomaga Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Część środków pieniężnych dostarczają organizacje pomocowe. Kłopotem w dużej mierze jest rząd Libanu, który utrudnia w tej chwili uchodźcom poruszanie się, dostanie nie tylko pozwolenia na pracę, ale w ogóle wyjście poza dom, poruszanie się grozi aresztowaniem, bo oni tutaj są nielegalnie, a otrzymanie w tej chwili pozwoleń na pracę jest praktycznie niemożliwe.